Witam serdecznie w Miamiamowej kuchni. Tym razem zapraszam na obłędną rybę, pieczoną na cytrynie i cebuli, z dodatkiem koperku i czosnku. Błyskawiczna do zrobienia, super łatwa. Jest jeszcze jeden magiczny składnik, który sprawia, że zwykłe filety białej ryby zamieniają się w ekskluzywne danie. Jak to zrobić? Zaraz zobaczysz. Filety dokładnie umyte i osuszone spryskuję sokiem z cytryny. Ja mam w tej chwili świeże filety, ale jeśli będziesz używać filetów mrożonych, to pamiętaj, by je wpierw powoli rozmrozić, a następnie bardzo dokładnie za pomocą dużej ilości ręczników papierowych osuszyć. Dzięki temu podczas pieczenia nie będą się gotować we własnym sosie, ale od razu piec. Rybę doprawiam solą, niezbyt dużo, oraz świeżo zmielonym czarnym pieprzem. Całkiem sporo. Innych przypraw nie używam, bo smak i aromaty nadadzą rybie składniki, które będą w foremce. Ja nie doprawiam ryby z obu stron. Filety są cienkie, a ryba jest delikatna, więc wystarczy ją posolić i popieprzyć z jednej strony. Odstawiam na bok i zabieram się za bardzo skomplikowane przygotowanie pozostałych składników. Czyli kroję obraną cebulę na dość cienkie plasterki. Dzisiaj używam cebuli cukrowej, dość słodkiej, ale tak naprawdę każda cebula do tego dania się nadaje. Również w innym kolorze niż biały. Wcześniej sparzoną, dokładnie wyszorowaną, umytą pod wrzątkiem, bardzo dokładnie cytrynę razem ze skórką również kroję na bardzo cienkie plasterki. To ważne, by zarówno i cytryna, i cebula były pokrojone naprawdę na cienkie plasterki, dlatego że będą się piekły z rybą jakieś niecałe 20 minut w piekarniku. Aha, jeszcze jedna rzecz. Czosnek. Wcześniej obrałem i lekko zgniotłem kilka ząbków czosnku. Formę do zapiekania spryskuję olejem. Układam na niej na przemian pokrojone plastry cebuli i cytryn. Nie trzeba tego robić bardzo dokładnie. Ważne natomiast jest to, by mniej więcej cała powierzchnia formy była pokryta zarówno cytrynami, jak i cebulą. Na cebulę i cytrynę dodaję kilka gałązek koperku. To już wszystko razem zaczyna bardzo ładnie pachnieć. A jak będzie pachnieć po kilku minutach w piekarniku? Cudownie. Rozrzucam teraz ząbki czosnku. Możesz również użyć czosnku suszonego. Około łyżeczki na taką porcję. Ale czosnek świeży jest dużo bardziej aromatyczny i oczywiście ładniej wygląda. Teraz to wszystko spryskuję następną, ale już dosłownie odrobinką oleju. I tak wygląda, moim zdaniem, jedno z najlepszych miejsc na fajne kawałki białej ryby. Na tym wszystkim układam teraz kawałki mintaja, bo akurat jest to mintaj. Ale Ty możesz użyć ryby dowolnego gatunku. Ryba w formie. A teraz ten składnik i dodatek, który sprawi, że danie nabierze naprawdę ekskluzywnego i głębokiego smaku i aromatu. Czyli świeżo starty parmezan. Dosłownie dwie łyżki wystarczą, by nadać kawałkom ryby wspaniałego smaku. Jeśli nie masz świeżo startego parmezanu, nie kupuj parmezanu startego. Parmezan starty tak naprawdę nie ma smaku i aromatu, poza tym jest dużo droższy niż parmezan kupowany w kawałku. Więc albo świeży, albo żaden. Całość przykrywam folią aluminiową i wstawiam do piekarnika
rozgrzanego do 180 stopni, góra, dół, bez termoobiegu. Przykryta ryba będzie się w nim zapiekać przez około 12-14 minut. I czekamy. Z piekarnika dobywa się już całkiem przyjemny aromat, ale to jeszcze niestety nie koniec. Wyjmuję foremkę z rybą, zdejmuję folię i wstawiam ponownie już na 5-8 minut, by parmezan pięknie się przypiekł i ryba doszła. Temperatura taka sama, czyli 180 stopni, grzanie góra, dół. Uff! Za nami najtrudniejsza część przygotowania tego przepisu, czyli czekanie na rybę, kiedy z piekarnika dobywa się tak bardzo przyjemny, bogaty zapach. Zapach pieczonej cebuli, pieczonej ryby, koperku, czosnku oraz ten taki przyjemny, trudny do opisania aromat zapiekanego parmezanu, który sprawia, że zwykła ryba staje się ekskluzywnym daniem. Mam tu przygotowane pire z ziemniaczków oraz sałatę z pomidorkami i sosem winegrem. Zaraz to wszystko znajdzie się na jednym talerzu. Jak ta ryba smakuje? Dowiesz się, kiedy ją zrobisz, a ja będę Ci wdzięczny za opinię na temat tego przepisu. Serdecznie dziękuję za to, że oglądasz moje filmy i korzystasz z moich przepisów. Serdecznie pozdrawiam i zapraszam na następne przepisy i filmy. Wszystkie będą tego typu. Do zobaczenia.